młodzieży, rynkodziałaczy, sportowców, zespoły artystyczne, Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej, Sybiracy. Naszym zadaniem jest właściwie dbać o spuściznę, kulturę i historię. W tym roku wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska zorganizowaliśmy akcję Lato z Polską, gdzie około 3000 dzieci i młodzieży było w Polsce. Z tej 500 osób było na Śląsku. Jest to konkretne wsparcie, inwestycje w młode pokolenie, solidarność. Właśnie po tej akcji udało się nam założyć, bo również Związek opiekuje się około 40 punktami nauczania. To są szkoły społeczne, sobotnio-niedzielne. Udało się założyć nowe, kolejne punkty nauczania języka polskiego. Także pomimo tych różnych wojaży i przyjemności prowadzimy konkretną działalność zgodnie ze statutem. Nie wszystkim to się podoba, ale nie znaczy, że musimy dbać o to, żeby komuś coś się podobało. Ważne, żeby organizacja osiągała cel, a cel naszym jest szerzenie języka polskiego i kultury. Bo nam się to należy jako Polakom, obywatelom Białorusi, zgodnie ze standardami europejskimi i prawem międzynarodowym. Jeszcze raz chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować